Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakołka. Szanowni Państwo, dzisiaj 2 lipca weszło w życie nowe rozporządzenie ministra infrastruktury. Dotyczy ono pewnych zmian w sposobie egzaminowania nowych kierowców, w sposobie przeprowadzania egzaminów osób, które utraciły uprawnienia do kierowania. I z tymi pytaniami przyjechałem do dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Zapraszam Państwa na rozmowę. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Panie Dyrektorze, dzisiaj 2 lipca weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury. Jakie zmiany w tym rozporządzeniu nastąpiły w stosunku do poprzedniego? Rzeczywiście, dzisiaj jest pierwszy dzień obowiązywania nowych przepisów dotyczących egzaminowania. To ważne rozporządzenie. Ustawodawca chciał zadbać o większe bezpieczeństwo na drogach i wprowadził zmiany zarówno dotyczące egzaminowania, tego powiedzmy standardowego, ale też i egzaminowania związanego z utratą prawa jazdy. Pierwsza zmiana dotycząca tego powiedzmy standardowego egzaminowania dotyczy właśnie większej takiej dbałości o aspekty związane z bezpieczeństwem. Doskonale pamiętamy tragiczne zdarzenie z przejazdu kolejowego, na którym zginęła kursantka. To, wydaje mi się, zdarzenie też skłoniło do takiej pewnej głębszej refleksji, że takie sytuacje związane z przejazdem przez przejazd kolejowy, z koniecznością zatrzymywania się przed znakiem stop, czy znajomość i właściwe zachowanie się przy warunkowym skręcie w prawo na sygnalizatorze, tak zwana zielona strzałka, no, sprawiło, że te wszystkie te sytuacje zostały potraktowane w sposób bardziej taki rygorystyczny. O ile wcześniej egzaminator mógł w pewnych okolicznościach, kiedy nie następowało zagrożenie w ruchu drogowym, dopuścić błąd, na przykład nie zatrzymanie się na znaku stop, była pewna tolerancja, prawda? Mógł taki pojedynczy błąd egzaminator dopuścić. Dzisiaj już to jest bardzo jednoznacznie określone w rozporządzeniu i mowa jest, że egzaminator musi przerwać taki egzamin z wynikiem negatywnym oczywiście. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nieupewnienie się, czy nie ma na przejeździe kolejowym nadjeżdżającego pojazdu szynowego. Wcześniej takie nieupewnienie się, nie zatrzymanie się przed przejazdem kolejowym było warunkowane, wynik egzaminu był warunkowany decyzją egzaminatora. Tak, to do jego oceny należało, czy była to sytuacja taka zagrażająca, czy nie zagrażająca bezpieczeństwu. Podobnie z warunkowym skrętem w prawo. Dzisiaj nie zatrzymanie się na tej zielonej strzałce, jak to popularnie mówimy, czy na przejeździe kolejowym, to jest natychmiast negatywny wynik egzaminu. Ale chyba nie o samą restrykcję chodziło, chodziło bardziej właśnie o poprawę bezpieczeństwa i o budowanie tej świadomości, że no, to może być tragiczne w skutkach, tak? To nie jest jakiś tam, powiedzmy, skręt w prawo, zielona strzałka, mamy wolne. Musimy pamiętać, że wjeżdżamy z drogi podporządkowanej, że jest na przykład przejście dla pieszych na drodze, na którą chcemy skręcić. I chyba to było u podstaw tego zamysłu. I tu jest chyba sygnał właśnie dla wszelkich szkół, ośrodków szkoleń kierowców, aby tych świeżych kandydatów przygotowała właśnie i tak ugruntowała właśnie te rzeczy, te zmiany, o których to rozporządzenie mówi. Chyba to właśnie mocne wskazanie w tym kierunku. Oczywiście trzeba też mieć na uwadze, że to rozporządzenie ukazało się dosyć późno. Ono było długo dyskutowane, ale szkoły jazdy już wiedzą o tym rozporządzeniu. Też z naszej strony przygotowujemy taką komunikację, prośbę o to, żeby szkoły zapoznały swoich instruktorów z tym rozporządzeniem.
ale też i jest propozycja z naszej strony, że możemy zorganizować szkolenie związane z prezentacją tych zmian i zaprezentować w pełni te nowe obowiązujące już przecież przepisy, ale też i chcemy zakomunikować te główne zmiany, które przecież już dotyczą egzaminów, które odbywają się dzisiaj. Ten sposób rozpatrywania tych ewentualnych błędów mniejszych, większych przez zdających, to są jedne ze zmian w tym rozporządzeniu. Kolejną zmianą jest sposób egzaminowania osób, które utraciły uprawnienia do kierowania, sposób egzaminowania. Jakie to są zmiany? Tak, tu też jest istotna zmiana. O ile wcześniej taka osoba mogła wielokrotnie przystępować do egzaminu, tak teraz po pierwszej próbie zakończonej niepowodzeniem taka osoba będzie musiała odbyć od nowa całe szkolenie. Będzie musiała na nowo przedstawić zaświadczenie o ukończeniu kursu. Jest to bardzo duża zmiana, ale dotycząca przecież niewielkiej ilości zdających u nas egzaminy. Te zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, one dotyczą właściwie niemal całej populacji przystępującej do egzaminów. Mówiąc wprost, proszę Państwa, osoba, która utraci prawo jazdy, nie zda tego egzaminu za pierwszym razem, czyli teoretycznego i praktycznego, po prostu musi się zapisać na nowy kurs, opłacić go, tak? Tak. Cały cykl, jak świeży kierowca, jakby za pierwszym razem. Tak, ja zachęcam, żeby mieć powiedzmy jakieś takie tak do końca ogląd takiej sytuacji, to zachęcam również tych, którym nie odebrano prawa jazdy, żeby nawet na dostępnych portalach spróbowali zdać test, egzamin i przejść test. Sam praktykuję czasem to i wiem, że jest sporo pytań, takich, które każą mi dłuższą chwilę zastanowić się, ponieważ one nie były, nawet te zagadnienia nie były obecne, kiedy ja zdawałem na prawo jazdy, więc zachęcam do tego, żeby czasami weryfikować swoją wiedzę, nawet tylko teoretyczną, to ważne, bo jednak przepisy zmieniają się. Uwarunkowania te prawne dotyczące ruchu drogowego zmieniają się. Warto czasem zerknąć na te portale. Są one już dzisiaj bezpłatne. Można z nich korzystać w dobie smartfonów, w dobie powszechnej dostępności takiej do mediów elektronicznych. Warto z tego korzystać. Oczywiście. Przytoczę tutaj słowa jednego z właścicieli ośrodków szkoleniowych w Suwałkach. Podczas jednego z wywiadów zacytuję go wręcz, nie, że człowiek uczy się przepisów raz w życiu, a potem bierze korepetycje u policjantów. To prawda, tak bywa, więc lepiej wyciągać wnioski poprzez takie samokształcenie, które dzisiaj naprawdę jest powszechne, niż opierać się na jakichś obiegowych opiniach, często też i co tu dużo mówić, i niedobrych jakichś naszych nawykach czy doświadczeniach. Lepiej dzielić się tą wiedzą, która faktycznie jest sprawdzona, która jest tą wiedzą właściwą i ugruntowaną właśnie w kodeksie, na przykład kodeks ruchu drogowego, czy niż zasięgać jakichś takich opinii, czy czerpać z naszych czasem, co tu dużo mówić, też nie najlepszych nawyków. Tak jest. Jeszcze wspomnijmy, może przyszłościowo wyjdziemy naprzód, bo też rozporządzenie to mówi o pewnych zmianach w sposobie egzaminowania samego. Tak, od 1 lutego, zgodnie z przywołanym już wcześniej rozporządzeniem, mają wejść zmiany dotyczące samego egzaminowania, przebiegu. Otóż ustawodawca zakłada, czy minister wydający rozporządzenie zakłada, że egzamin będzie przeprowadzany o konkretnej godzinie dla konkretnej osoby. Dzisiaj jest tak, że pewna grupa ludzi, powiedzmy 3-4 kandydatów, jest zapisywanych na godzinę, powiedzmy 7:30 na egzamin i oni do godziny, powiedzmy tej 10:30, 11:30 są egzaminowani. Dzisiaj od 1 stycznia konkretne osoby będą musiały być przypisane na konkretne godziny. Będzie to na pierwszy rzut oka ułatwienie,
ale też trzeba takiej głębszej refleksji, być może też i argumentów ze strony ośrodków ruchu drogowego, że powstanie wiele sytuacji, które utrudnią egzaminowanie. Od chociażby opóźnienia, tak, jest pewne założenie, że egzamin praktyczny na kategorię B, czyli na samochód osobowy, będzie trwał 50 minut. Ale przecież często bywa, że ten egzamin wydłuża się, ponieważ takie są warunki w ruchu drogowym, trafiamy w korek, nie zawsze tak da się to precyzyjnie wyliczyć. Albo się wręcz skraca, gdy kandydat tak, na placu już tak, zawini do tego stopnia. Zakładając nawet 50% zdawalność, a prawie taka jest w naszym ośrodku, to przecież połowa tych egzaminów będzie kończyła się szybciej i tak naprawdę egzaminator będzie miał ten czas w pracy niewykorzystany. Ale też chodzi o organizację egzaminu praktycznego na placu, tak, przy ośrodku. To też rodzi pewne komplikacje i bardzo ograniczone możliwości planowania, które mogą powodować tworzenie się kolejek w ciągu dnia, tak? Czyli zamysł sam, żeby umawiać konkretną osobę na konkretną godzinę, jest dobry, tak? To jakby jest zrozumiałe. Natomiast samo wykonanie może sprawić, że te kolejki w ciągu dnia konkretnego wydłużą się. Więc ja jako dyrektor ośrodka mogę powiedzieć tak, będziemy próbowali Ministerstwu Infrastruktury dostarczyć argumentów, żeby jednak jeszcze podjąć refleksję przed tym 1 stycznia, czy jednak nie wprowadzić pewnych zmian w tym rozporządzeniu. Chyba powiedzieliśmy już widzom o wszystkich najważniejszych zmianach, o których mówi rozporządzenie. Czy w związku z tymi zmianami dotyczącymi odzyskania uprawnień, czy wciąż jest możliwa redukcja punktów w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego? Tak, ilość punktów karnych nie zawsze, prawda, wiąże się z utratą prawa jazdy czy z koniecznością zdawania ponownie egzaminu. Wiąże się też to z możliwością zredukowania tych ilości punktów. I każdy z nas może w ciągu pół roku zredukować te punkty o 6. Takie to jest to możliwe po odbyciu szkolenia u nas w ośrodku. Jesteśmy jedyną instytucją, w której można tej redukcji punktów dokonać. Szkolenie dotyczy zarówno przepisów ruchu drogowego, ale też i aspektów psychologicznych związanych z ruchem drogowym. Jest to szkolenie, które cieszy się dosyć sporym zainteresowaniem, bo na przykład szkoleń takich w czerwcu przeprowadziliśmy 16 i uważam, że one są potrzebne, tak, bo czasami osobom, które przekraczają przepisy ruchu drogowego, może czasem po prostu brakuje jakiejś takiej refleksji, że jest konkretna konsekwencja tego, że jeżdżę za szybko, że parkuję nie w tym miejscu, co trzeba. Więc to oczywiście jest stała oferta ośrodków ruchu drogowego. Zachęcam do korzystania z nich. Szkolenie jest jednodniowe, odbywa się po południu, więc nie koliduje z jakimiś obowiązkami związanymi z naszą pracą, więc zachęcam do tego. Ośrodek prowadzi nadal takie szkolenia. Jak praktycznie zrobić? Teoretycznie, gdybym się zbliżał do tej granicy 24 punktów, po prostu przyjść, zapisać się i jakie to są ewentualne koszty? Nawet mniej. Wystarczy telefon i zapisanie się na konkretny termin. Formalności możemy dopełnić już w samym dniu egzaminu. Koszt takiego egzaminu to 350 zł, chyba że ktoś bardzo szybko potrzebuje takiego egzaminu, takie przypadki bywają i możemy zorganizować indywidualne szkolenie dla nawet jednej osoby, wtedy koszty są nieco wyższe, tak, 450 zł. Ale dla osoby, która uczestniczy w szkoleniu dla grupy wcześniej już zaplanowanej, jest to koszt 350 zł. Szkolenie, tak jak wspomniałem, odbywa się w ciągu jednego dnia po południu. Jest to 8 godzin szkoleniowych.
wykładu, w formie wykładu, tak? W formie wykładu, w formie też, chcę zwrócić na to uwagę, w formie też rozmowy z psychologiem. To nie jest jakiś taki wykład, w czasie którego siedzimy tylko przez 8 godzin w ławce w sali wykładowej, ale zajęcia z ruchu drogowego prowadzi doświadczony policjant Wydziału Ruchu Drogowego, który mówi o aspektach właśnie związanych z przestrzeganiem przepisów, ale też druga część to zajęcia z psychologiem, też możliwość rozmowy z nim, też i taka, no, wydaje mi się, otwarta rozmowa na temat konsekwencji tego, jak się na co dzień zachowujemy na drodze. I chyba to jest lepsza forma niż stracić te uprawnienia i powtórnie je próbować odzyskać wedle nowego rozporządzenia. Też tak myślę, dlatego zachęcam do odwiedzenia ośrodka ruchu drogowego. Nasza oferta jest szersza niż tylko egzaminowanie. Mamy też szkolenia, też nie tylko z zakresu ruchu drogowego, ale też i maszyny budowlane, rusztowania, ale też mamy ofertę skierowaną do dzieci i młodzieży. Zachęcamy również teraz w czasie wakacyjnym do odwiedzenia miasteczka ruchu drogowego. Jest to najładniej położone, najlepiej, wydaje mi się, zorganizowane miasteczko ruchu drogowego ze wszystkimi rozwiązaniami drogowymi. Najładniejsze, wydaje mi się, miasteczko w naszym województwie. Udostępniamy je bezpłatnie. Działa wtedy cała sygnalizacja. Wszystkie sytuacje drogowe są do opanowania, do przypomnienia sobie nie tylko dla dzieci, młodzieży, ale też i dla starszych. Chociażby w czerwcu mieliśmy taki weekend otwarty nie tylko dla seniorów i nasze miasteczko ruchu drogowego cieszyło się wtedy naprawdę dużym zainteresowaniem. Zapraszamy również właśnie wakacje, grupy kolonijne, grupy jakieś inne zorganizowane. Zapraszamy do ośrodka. Dziękuję panie dyrektorze serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Tak jak państwo usłyszeli, zmiany dość istotne. Część wchodzi już od dzisiaj, część wejdzie od 1 stycznia 2020 roku. No ale jak to z przepisami, trzeba je znać, bo nikt z nas, od nas tego nie zwolni. Dziękuję państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek już kolejny wtorek.